Cześć. Ty mnie miałeś odebrać na szkolenie. Tak. Daniel, cześć. Cześć, Krystian. Co tak długo? Maszynista zgubił drogę? No wiesz jak jest. Tory naprawiali. Myślisz, że zdążymy? Jak się głupio na własne szkolenie spóźnić. Mamy jeszcze trochę czasu, powinniśmy zdążyć. A, no to spokojnie. Też byłeś w Grecji? Nie. Dziewczyna mi przywiozła. Puściłeś ją samą? Miałem inne zobowiązania. Żałuj. Ja z moją byłem niedawno. Zresztą też na Santorini. Piękny kraj. Najlepsze wakacje w życiu. Jedźcie póki tanio. Odpada. Czemu? Rozeszliśmy się. Było, nie ma. Nie za bardzo chce mi się o tym gadać. Nie, kumam. Też miałbym doła. Tak bym dorwał tego skurwysyna, który miał. Przepraszam. A propos dziewczyn. No cześć, kochanie. Jesteś już na miejscu? No, pociąg miał obsługę, ale zdążę. Jak tam twoja prezentacja? Trochę stresa złapałam, ale chyba było nieźle. No widzisz, Wiara. Mówiłem, że sobie poradzisz. Mówiłeś, mówiłaś. Wrócisz, to uczcimy moje sukcesy czymś dobrym. Bardzo chętnie. Słuchaj, będę kończył. Zadzwonię jeszcze wieczorem, okej? Okay? Jasne, trzymaj się. No, na razie, pa. Oglądałeś półfinały wczoraj? Halo? Sorry, odpłynąłem. Nie lubię piłki. Wolę pro wrestling. Serio? Uwielbiałem oglądać za dzieciaka. Najlepsza była federacja WCW. Do dzisiaj żałuję, że się rozpadła. Człowiek tak się angażował emocjonalnie. I się po prostu skończył. Ale co się stało? Przedobrzyli, ktoś ich wydymał. Pewnie poszło o pieniądze. Zupełnie jak w życiu, co? No to nie jest udawane wszystko? Tak i nie. Że to jak ich widzą inni, to wszystko ściema. Prawda jest tylko dla wtajemniczon. Chyba, że coś wypłynie przez przypadek, albo się rozleci. Znowu zupełnie jak w życiu. W ogóle uważam, że wrestling jest bardzo życiowy. Są przyjaźnie, zdrady. Zwłaszcza zdrady. Człowiek pamięta później do końca życia. Bywa, że nigdy nie zapomni dawnego upokorzenia. Znowu zupełnie w życiu, nie? Nie, może tak. Wyobraź sobie, że jesteś mocnym zawodnikiem w parze z solidnym partnerem. No, jesteście razem kilka sezonów, idzie wam naprawdę nieźle. Nawet odnosicie drobne sukcesy. Wydaje ci się, że wszystko jest spoko. Aż nagle pewnego dnia dowiadujesz się, że twój partner cię olał, nawet nie wiesz kiedy. I śmiga teraz w duecie z jakimś leszczem, nie wkurwiłbyś się. Nawet nie wiesz, czy masz winić swojego partnera, czy tego drugiego. Potem nagle spotykasz się z tym drugim twarzą w twarz. Jedyne, o czym myślisz, to żeby pierdolić go mordą. Dobra, zagnij się. Wyobraź sobie, że teraz to ty jesteś jakimś leszczem, któremu jakimś cudem trafił się solidny partner. Uprzedzeń! Twój partner chciałby, nie wiem, wspólnie potrenować, ale ty to zlewasz, więc szuka kogoś innego. Rozumiesz? Kogoś znajduje. Bardzo łatwo. A ty nawet nie wiesz kiedy, bo się nie zainteresowałeś. I przegrałeś. Jest szczęśliwa? Wiara? Myślę, że jest.